By uchronić świat od dewastacji. Zjednoczyć wszystkie koty naszej nacji. Miałaście prawdę nie przyznać racji. By gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć. Madzia! Łocia! Misiaki! Tyżą! Zespół M walczy w służbie przekota. A miałtanek to idiota. Miau, to fakt. Ojezu. No Grazyn, dobra, jeszcze jedne nagrody i cię wypuszczę z pokoju. Co ty na to? Ale patrzcie, jaki wizu jest. Wykorzystuje kotecka, karmi go i za drzwi, nie? No, po prostu. Ale kociu! Czy ten kot mi właśnie... Tak bardzo siadł na ręce, że no. Pila, wypuszczę ją i ten. Śmigaj, Grażyn. Silny i niezależny mężczyzna z kotem. Lecisz, Grażyn. O tak. No dasz radę, jak ciebie bierze, śmigasz. Dajesz! Dajesz wrotki koteła. Dobra. Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie, jest dzisiaj ze mną Madzia, Młodzia i Misiaki. Jesteśmy! Mam wrażenie, że tam jakieś coś dziwnego wplotłem w międzyczasie, ale no, to dlatego, że śnieg pada za oknem. Pamiętacie to z podstawówki? Śnieg pada! I wszyscy do okien. Nie, ja jedyne co pamiętam to pada śnieg. Okej. To jest tak można. Nie wiem czemu zawsze mi się to z glonojadami kojarzy, nie mam pojęcia, nie? Przecież żaden glonojad nie żyje w śniegowej krainie. Ale takie glony ze śniegu najlepsze, mrożone, nie? Nom. To gdzie my mamy i z kim mamy gadać? No z tym, teraz z tym, co już stoi, no bo już tu ogarnąłeś, tak? No dobra, no. Wygląda na to, że kapitan Marcownik mianował mnie kapitanem Cykoterii i uznał mnie za kompetentną do prowadzenia armii w nadchodzącej bitwie. Wow. Ojej! Kto by się spodziewał? Spodziewałbyś się Purgli? Tak! Ktoś jeden z nas mierzy. Ty wiesz, że za tą decyzją stoi jego bezbłędne wizjonerstwo. Będę wiecznie wykonywać twoje rozkazy, kapitan Mrutair. To się rozbieraj. Jednak najpierw zalecam wydać wszystkie niany, jakie masz na magiczne mleko, kapitanie, bo to może być twoja ostatnia bitwa. Już słychać zawogi tu pod tysięcy stołków. Jasne, że wydałam. Ruszamy na bitwę. Sierżant Katalina melduje, że znajemy się na wzgórzu, z którego kapitan Marcownik miał plan dowodzić. Miej go przy kocie w swojej opiece. Stąd jest dobry widok na całe pole walki, ale nie dziś, bo jest mgła, że coś niesamowitego. Mimo wszystko zostałabym tutaj, bo wszędzie indziej też jest mgła. Tak sobie pomyślę. Nie powiedzieliśmy o tym, że dowodzi tamty mi kot. Nie. Nie było takiej opcji nawet do wyboru. Nie. Nie wspomnieliśmy ani słowem. No nie. Brawo my. No nie pytał. Okay. Właśnie. No te nagłe burze mgłowe potrafią popsuć najmisterniejsze układane plany. Rozumiem, że masz tremę przed swoją pierwszą bitwą. Musisz jednak udawać, że wcale nie i porozmawiać ze wszystkimi, żeby napełniać ich serca nadzieją i morale. Wróć do mnie, gdy już to zrobisz. Dobra, jak dla mnie powinniśmy wziąć do tej rozmowy Purgliego. Niech on gada. No pierwszy. Ja w ogóle uważam, że najpierw powinniśmy pogadać z Miałtankiem i zrobić wszystko, żeby nie miał morale. No. I zemrzył na bitwie, a potem wziąć Purgliego i pogadać z resztą. Na tej mapie jest dużo kolorowych kresek i szczek, ale nic z tego nie rozumiem. Nikt nie musi wiedzieć. A, mówiłaś coś, kapitanie? Nie, nic. Od kogo zaczynamy? No od Purgliego, to już mówiłeś. Okej, dobra, Purgling. On jest najbardziej inteligentny w tej drużynie, no. Ach, tak. Purgli, czy byś wątpił w moje wątpliwości, dowódcze? Zajch! Dobra, teraz Miowa. Zostaw Miałtankę! Nic mądrego nie powie. No, powodzenia. Mamo, ostrzegała mnie przed dowódcami armii takim jak ty! Jestem za młody, by umierać! Tam było, żeby... No dobra, Miałtanek. Tyle wiary w nie, nas. No idź na lewo.
Jedziemy. Mociu, znowu gramy? Wiem. Gramy? Dobra, dajesz. Nożyczki. Czekaj! Jeszcze nie machnąłem, jeszcze raz. Jeszcze raz. No dobra, odliczaj. Marynarzyk! Kamień. Demet, wygrałem. Był papier. No to czytaj. Melduję, że rekruci są pełni... Nie, to jakoś inaczej. Melduję, że rekruci są pełni morale i chęci do walki. A także pełni umiejętności walki. Coś niesamowitego na pewno będą dla nas wielkim wsparciem. Tylko niech przyjdzie ci... Tylko niech nie przyjdzie ci do głowy ich przeceniać. No, w sumie, kurde, byli tak w koszu, wszystko za 2 złote, no okej. To, że umieją pasnąć coś więcej niż własny pyszczek, nie oznacza, że mogą walczyć z elitarnymi dywizjami, mebli. Sugeruję posłać ich przeciw, słabszym oddziałom lub tam, gdzie nie będą przeszkadzać zwiadowcom. Wierzę w twój profesjonalizm w prowadzeniu ich do bitwy. O. Postaram się wycisnąć z nich jak najwięcej. Okej, okay. Zaplułem sam monitor. Właśnie chciałam się zapytać. Przetrzyj. Ha. Co to? Aha, to jest ta, dobra. Kto ją czytał? To jest on chyba. To jest mistrz furet. A to nie była... Nie, to jest ten, którego uratowaliśmy w przedostatnim odcinku. I to jest ten, który był gdzieś tam na samym początku, więc to mogłem czytać albo ja, albo Madzie na samym początku, ale... Nie pamiętam. Nie pamiętam też. Kogo wrabiamy? No ale ja jeszcze dzisiaj nic nie czytałam, więc dobra. O. O. Taka będę łaskawa dla was. Nie dość, że ocaliłeś mnie wcześniej w stanie bycia dziewczyną? To teraz będziesz prowadzić mnie i mój oddział do walki. Nie wiem, czy wyjdę żywy z tej bitwy, ale moje ego na pewno nie. Okay. Muszę tą szczałę wyimnąć chociaż. Powodzenia w walce, senpai. Najpierw makaron, czy najpierw... Makaron! Jako tort pięścior sierści, witam cię. Piękno sierści to nic. Witam cię, tymczasowy kapitanie Murtair. Zebrałem wokół siebie wiele kotów, które tak jak ja chcą udowodnić swoim ojcom z Zamorza, że są ich prawdziwymi synami z Zamorza. Jesteśmy gotowi do walki. Wiedz jednak, że nasza misja wymaga odpowiednio epickiego wroga, dlatego lepiej nie nasyłać nas przeciwpospolitym meblom, krzesłom, komodom czy marnym sklejkom, taburetom. Okej, rozumiem. Wysłać ich na zwykłe kotorki, kumam. Mam też wielką odporność na miejscowy nihilizm. Uodporniłem się nihilizmem z Zamorza. Okej, okay, w sumie dobrze. Tactician. No i została nam ta pani. Kto był Kryzelton? To chyba była Misiaki. Myślę, że się kojarzy. Melduje się sierżant z Kryzelta. Kapitanie cienia się Murtair. Mój oddział jest gotowy spuścić manto każdemu wrogowi. Jednak dobrze ci radzę, nie wysyłaj nas na cieniasu, bo tylko zmarnujemy nasz przemocowy potencjał. Okej. Okay. Doceniam twój entuzjazm. Gadamy z miotankiem na koniec? Obawiam się, że nie masz wyjścia. No trzeba chyba. Miałem złe zdanie o marcowniku, ale teraz... Teraz, kiedy mianował cię dowódcą, mam o nim jeszcze... zdanie jeszcze gorsze. Wszyscy zginiemy. Ten optymizm. Tak. Optu. Chyba z nią trzeba pogadać, nie? Sierżant Katarina, w jednym stopniu sugeruje, że jesteś niekompetentna, ale myślę, że mogłabym ci wyjaśnić, znaczy przypomnieć podstawy dowodzenia wielką armią i obarzyńców. No, skoro nalegasz.
Twoim głównym zadaniem jest zdecydowanie, jak wiele zwykłych oraz specjalnych oddziałów wysłać przeciwko nadciągającym rzeszom mebli. Musisz podejmować decyzje na podstawie perfekcyjnej znajomości ich słabych oraz mocnych stron oraz właściwie oceniać nadciągające zagrożenie. Okej. Czasami też dobrze, byś sama wraz ze swoją drużyną ruszyła na pole bitwy, aby świecić przykładem. Pamiętaj jednak, że do końca bitwy nie ma wielkich szans na żadne leczenie czy dodatkowe magiczne mleko, więc waż siły na zamiary. Okej, okay, my już wiemy co i jak, nie? No to oczywiste, tak. Oczywistość, jestem gotowa jak nigdy. Kto przyszedł? ja? Strażnika Wrót? Aha. Kapitanie Murtair! Kręcił się tu taki i przynosił pecha! A ty też ja go czytałem, Demet. Aha. To krzywdzący stereotyp! Pokłóciliśmy się, lecz lepiej go powiesić czy zrzucić ze skał, więc postanowiliśmy przyjść do ciebie, byś rozsądziła ten spór jako kapitan. Bardzo mi się podoba pierwsza opcja. Tak, totalnie. Też bym to zrobiła, ale wydaje mi się, że w walce bardziej się przyda. No. Drugie. Znam tego Hultaja, przyda mi się tu. Czy może szlachetnego... Ja wciąż jestem za katapultą. Albo dobrze. Albo proszę zostawić tego szlachetnego księcia pod mruku. Okay. No chyba nie. Podlizujemy się? Właśnie. Madziu, twój nie, decyzji. To drugie. To znam tego Hultaja. Te. Oooo! Murtair, wiedziałem, że pozwolisz mi walczyć w swego boku. A ty. Myślałem, że ja czytam. W ogóle nie to, że ja zrobiłam to specjalnie dla Wiza, żeby miał jeszcze jednego do walki i nie płakał, no. Że zginiemy. I tak będę żeby miał. Proszę go czym prędzej rozwiązać. Każda pomoc się przyda. Ojej, straciłaś ten na dzielni, no. Murtair i lewackie poglądy. No to psss. Aha, to Madzia. Okay. Madzia? To ja miałam czytać? Tak. Tak, Katarina to była. Skoro to nie jest załatwione, to coś tam. Nigdy tych pasków chyba na górze nie czytaliśmy. A, czytaliśmy. Mi się zdarzało czasem. Jak się kapnąłem, że są. Dobrze, dawaj z nim. Gadamy, tak? Mogę pomóc w walce! A po naszym spektakularnym... Przepraszam, kłaczek. Masakra. A po naszym spektakularnym zwycięstwie obejrzymy razem Bad Kota kontra Super Kota i zrozumiesz, że to bardzo dobry film. Nie. No no. Dobrze, że stoi taki wycofany, bo jak... Chociaż z drugiej strony jak go pacnę, to spadnie, no więc no. Było coś rzucenia na skały, nie? No było. A czy była? Bo on o tym gadał, ale było to do wyboru? Nie. Nie. Okay. Katapulta była. Ale proponował. Ale możesz nadrobić w sumie. W sumie katapulta to jest w formie takiej zrzucenia ze skały, tylko bardziej dynamicznej. Aha. Wiesz jak to jest, że to nie prędkość zabija, tylko jej nagły brak, nie? A. Więc no. Wbijamy tutaj, rozstawiamy? Nie, w sumie muszę zrobić polsat. Jak patrzę na czas, niestety muszę zrobić polsat. Ja wiem, budujemy napięcie, ale to jest przygotowanie przed bitwą. Tak. No, to ja wam dziękuję za to, że byłyście. Byłyśmy. Dziękujemy. A była ze mną Madzia Młocza i Misiaki. Byłyśmy. Wszelkie informacje na ich temat na dole w linkach i w opisie. W linkach w opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, który zapewne tak krótki nie będzie, no ale... Do zobaczenia, hej! Dziękuję za uwagę i... Aaaa! Zespół M znowu błysnął! Ej, to jest najgorszy moment na zrobienie pauzy. Taki cliffhanger chamski, jak w filmach. A w następnym odcinku, i przykro nam, nie dostaliście przedłużenia no, sezonu i to był ostatni odcinek, tak? Ja jeszcze trzęsira zarzucę. No właśnie chciałam powiedzieć, żebyś zapisał. A zobacz z Neotankiem poziom przyjaźni? Nie, -31 jest cały czas. Tak, nie mogę. No już więcej nie mogę mieć? To jest słabe. To jest stary zapis. Tak, na wszystkich machnąłem już. I na wszystkich jest mi. Znaczy nie robiliśmy jakoś super dużo wrednych interakcji. No. Ej, trzeba będzie zrobić sezon, gdzie po prostu miał tanka wbijemy w grunt od samego początku, bo tam na początku mieliśmy kilka miłych interakcji. I też taki, żeby być na plusie. No, a ja bym była dla niego dobra. Chcę zobaczyć, jak on się będzie płaszczył przed Murtair.
A ja się boję, że to może pójść w stronę romansu, a tego mógłbym nie przetrwać. Oj, tam mogłoby być fajnie.